Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale i dziś będziemy rozmawiać sobie o jesiennym maratonie czytelniczym, czyli o kolejnym maratonie, który organizuję razem z Karoliną z kanału Kombuk, ale tym razem jest nas nie dwie, a trzy, bo maraton organizuje z nami Marta z kanału Panna Fox. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na film. Dość niedawno zakończył się pierwszy maraton czytelniczy, który organizowałyśmy razem z Karoliną i był to wakacyjny maraton czytelniczy, który okazał się być ogromnym sukcesem, który przekroczył wszelkie oczekiwania i stwierdziłyśmy, że trzeba kuć żelazo póki gorące i dołączyła do nas jeszcze nasza kochana Marta i zdecydowałyśmy o zorganizowaniu kolejnego maratonu, tym razem jesiennego maratonu czytelniczego. Moi drodzy, kategorii jest 5. W tym filmie opowiem Wam o kategoriach, przedstawię różne propozycje, które moim zdaniem mogłyby być ciekawe oraz powiem Wam, co ja będę czytać. To będzie również mój TBR na te najbliższe 2, maksymalnie 3 miesiące. Oprócz tego na samym końcu opowiem Wam o pewnej niespodziance, którą przygotowałyśmy, ponieważ do wygrania tym razem będzie jakaś książka. Ale na razie bez dłuższego przedłużania zapraszam Was na prezentację kategorii. Pierwsza kategoria to sweter, czyli książka bądź książki, które od dłuższego czasu leżą już na naszych półkach, zalegają jak te zapomniane swetry, które czekają na zmianę sezonu pogodowego. I powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o tę kategorię, to mogłabym tutaj zamieścić ponad pół mojej biblioteczki. Ja niestety mam zbyt dużo książek, których nie przeczytałam. Oczywiście to wszystko się kiedyś zmieni. Także tak, tych książek mam sporo. Pokażę Wam teraz 3 tytuły, a ten ostatni będzie moim takim pewniakiem na TBR. Resztę może uda mi się przeczytać. Ta książka leży na mojej półce już naprawdę od dawien dawna, na pewno jeszcze za czasów, kiedy mieszkałam z moimi rodzicami. A dodatkowo od paru miesięcy leży jeszcze na mojej półce w wersji anglojęzycznej. Także to jest naprawdę taki mój sweter, który zalega na półce. O tej książce wiele opowiadała Wam kiedyś Karolina, bo pamiętam, że czytała ją w styczniu bądź lutym tego roku. Nie do końca pamiętam, co się tu dzieje, natomiast pamiętam, dlaczego ta książka mnie zainteresowała początkowo, czemu ją kupiłam. Jest to książka napisana przez amerykańską autorkę, która ma polskie korzenie i te polskie korzenie w tej powieści się znalazły. Tutaj na przykład główni bohaterowie mają polskie imiona, co w polskiej wersji tej książki nie dziwi, natomiast śmiesznie wygląda w oryginalnej wersji, czyli w Uprooted, bo z tego co pamiętam, tak ta książka brzmi w oryginale. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie na to cudeńko czas, bo cały czas o niej pamiętam. Następny taki sweterek, który zalega na mojej półce już od dawien dawna, to Syrena i Pani Hancock. Kurczę, tę książkę pokazywałam Wam w moim TBR-ze na wakacyjny maraton czytelniczy, także jest tutaj lekka porażka. Tutaj nie deklaruję się, że uda mi się tę książkę przeczytać, natomiast chciałabym. W każdym razie historia bardzo znana na polskim booktubie, wertowana, recenzowana i przeglądana przeze mnie milion razy, ale nigdy jakoś nie zeszło mi się do jej przeczytania. Ona się przepięknie prezentuje. Jest to historia o pewnej syrenie, jak to tytuł już nam mówi, która pewnego dnia została znaleziona w Anglii w XVIII wieku, ale tutaj nie chciałabym szerzej opowiadać, o czym jest ta książka, ponieważ naprawdę nie chcę Wam przynudzać. Wiele osób już o niej mówiło. Mam nadzieję, że niedługo sięgnę po ten tytuł. Trzecia książka, którą chciałabym dzisiaj pokazać w ramach tej pierwszej kategorii i zarazem jest to książka, która jest pierwszą pozycją na mojej oficjalnej liście TBR-u, jest to Under Rose-Tinted Skies. Jest to książka, którą dostałam na urodziny, więc jest to taki kwietniowy sweterek. Dostałam ją od dziewczyn z Booktuba, więc jest dla mnie dość ważna i jest to historia pewnej 17-latki, która nie opuszcza swojego domu. Na ten moment nie pamiętam, czy jest to, czy dzieje się to wskutek jakiejś choroby. Z tego, co gdzieś tam mi krąży po głowie, to są to pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne i nasza bohaterka nie wychodzi z domu.
żyje obserwując życia innych osób. Natomiast, jak to bywa w takich książkach, w pewnym momencie pojawia się pewien młodzieniec, pewien młody mężczyzna i zupełnie odmienia życie naszej głównej bohaterki. Co z tego będzie? No jeszcze nie wiem. W każdym razie ta książka na pewno będzie czytana w tym maratonie. Kolejna kategoria to liście, czyli książki z kolorami jesieni na okładkach. Bardzo podobna kategoria była w naszym pierwszym wakacyjnym maratonie czytelniczym i powiem Wam szczerze, że miałam problem, ponieważ kiedy wybierałam książki do wakacyjnego maratonu czytelniczego, tam właśnie mówiłam, że moje kolory lata to takie pomarańcze, czerwienie, ciemno różowe kolory z myślą, bo ponieważ mi lato kojarzy się ze zachodem słońca i zorientowałam się, że jeśli chodzi o jesienne barwy, to są dla mnie bardzo podobne barwy i miałam tutaj mały problem. W końcu stwierdziłam, że takie najbardziej jesienne barwy to brąz i czerwień i właśnie tutaj w tych kolorach wybrałam swój TBR, jeszcze troszkę pomarańczy i właśnie w kolorze pomarańczowym chciałabym pokazać moją pierwszą propozycję. Myślę, że nikogo nie zdziwi, że musiałam tutaj wspomnieć o Wielkiej Samotności, czyli książce od Christine Hanna, autorki Słowika. To jest jedna z moich ukochanych książek, powieść obyczajowa i jeśli macie ochotę o niej trochę więcej usłyszeć, to na kanale jest pełna recenzja. I uważam, że pomarańcze to też takie kolory jesieni. Wiem, że wiele osób przeczytało już tę książkę z mojego polecenia, dostałam od Was wiele wiadomości. Nie wszystkim ta książka podobała się tak bardzo jak mi, ale zdecydowanej większości tak, z czego bardzo się cieszę. Dalej polecam tę książkę z całego serca, jest wspaniała i mam nadzieję, że ktoś sięgnie po nią w tym maratonie. Kolejny kolor czerwieni, czyli czerwień i najlepsza czerwona książka, jaką przeczytałam w tym roku kalendarzowym jak do tej pory, to Maresi od Marii Turtrzaninow. Tej książki chyba nie trzeba Wam przedstawiać, ona jest w Polsce. Ona nigdzie, w żadnym kraju nie ma takiego PR-u jak ma u nas, za sprawą wiecie kogo, a jak nie wiecie to Wam nie powiem, to się musicie dowiedzieć. W każdym razie Maresi, czyli przepiękna książka o kobietach zamieszkujących pewną wyspę, wyspę Menos. Na wyspie tej mieszkają tylko kobiety i starają się wspierać nawzajem, starają się żyć tak, jak najlepiej potrafią, bez mężczyzny. Właściwie to jestem pewna, że większość z osób, które ogląda ten film, czytało już tę książkę, ponieważ tak jak mówię, ona była u nas bardzo, bardzo, bardzo reklamowana, ale chciałam bardzo o niej tu wspomnieć, ponieważ uważam, że jeśli jest jeszcze taka szansa, że ktoś o niej nie słyszał, to mam nadzieję, że usłyszy. Moja trzecia propozycja, ale to jeszcze nie jest książka, którą będę czytała w tym maratonie, ponieważ tę książkę już znam doskonale, jest to Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Ja akurat mam takie piękne brązowe wydanie, tutaj mamy trochę żółtego, czyli naprawdę są to takie kolory jesieni. Hobbita uwielbiam, pamiętam, że Hobbita czytałam na studiach, na czytniku, kiedy czekałam w kolejce do lekarza i bardzo, bardzo się to przedłużało, przeczytałam dużą część książki i byłam zafascynowana, wróciłam do domu, od razu chciałam przeczytać tę książkę do końca. Oczywiście jakoś tam ona się przewinęła, kiedy byłam w szkole, była chyba lekturą, ale muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o szkołę, to kompletnie Hobbita nie pamiętam. Pamiętam tylko ten czas, kiedy przeczytałam ją z własnej woli i byłam totalnie zachwycona, zresztą do tej pory jestem, ale bardzo na przykład nie lubię filmu, który powstał stosunkowo niedawno, te trzy ogromne produkcje, te trzy części tej jakże cienkiej książki, filmowi mówię nie, a książka jest cudowna. Moi drodzy, prawie zapomniałam powiedzieć Wam o najważniejszej książce w tej kategorii, czyli w kategorii kolorów jesieni, Witchborn. Ta piękna brązowa okładka idealnie nadaje się do tej kategorii. Książka po prostu mój, no nie mogę powiedzieć, że najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym roku, ale jestem po prostu dumna, bo tę książkę znalazłam
wygrzebałam. Później ona mi się niesamowicie spodobała, mogłam Wam o niej opowiedzieć, a teraz okazało się, że będzie wydana w Polsce już 16 października, premiera. Mogę Wam już się pochwalić, że jestem patronem tej książki. Nie mogę się doczekać polskiego wydania i serdecznie polecam Wam. Bardzo podoba mi się tłumaczenie, bo został ten nasz oryginalny Witchborn. Dodano jeszcze drugi tytuł, Córka Czarownicy. Uważam, że to jest bardzo udany zabieg i po prostu nie mogę się doczekać, kiedy będę miała już tę książkę w swoich rękach. Ostatnia książka, którą chciałabym pokazać Wam w ramach tej kategorii, to również książka, która znajduje się na mojej liście do przeczytania w tym maratonie, The Familiars. Nieraz już ta książka przewinęła się u mnie na kanale. Pamiętam, szczegółowo opowiadałam Wam o niej w takim filmie, który nagrałam razem z Karoliną, To chcemy przeczytać. Ta książka niedługo będzie wydana w Polsce, chyba przez Świat Książki, ale nie, lepiej tego nie będę mówić, bo nie jestem pewna. Wiem, że będzie wydana w Polsce, postaram się to Wam podlinkować. Nie wiem, kiedy będzie premiera. I jest to taka kategoria, że mamy patrzeć na to, co jest na okładce. Także przede wszystkim na tym się skupiłam przy wyborze. Mamy tu dużo czerni, brązu, ciemnej zieleni. Przede wszystkim ciemnej zieleni mamy lisy, piękne czerwone kwiaty, również wkładka. Jest to książka, której akcja dzieje się w XVII wieku, znowu w Anglii. Wiem, że mamy tutaj sprawę 17-letniej dziewczyny, już mężatki, która pomimo wielu prób nie może donosić dziecka. Jej mąż zaczyna się bardzo niepokoić, ponieważ nie może doczekać się swojego potomka. We wszystko zostaje wmieszana pewna tajemnicza położna, która pojawia się znikąd i obiecuje, że jeśli zostanie zatrudniona, to ta młoda nasza dziewczyna, ta nasza główna bohaterka na pewno donosi ciążę. Tak się dzieje, natomiast później położna zostaje oskarżona o witchcraft, czyli o magię, o czarnoksięstwo. Tyle wiem, więcej nie chcę wiedzieć. Zobaczymy. Mam nadzieję na naprawdę dobrą lekturę. Trzecia kategoria to Halloween i tej kategorii oczywiście nie mogło zabraknąć w naszym maratonie. I mówimy tu oczywiście o książkach, w których występują duchy, zjawy, dziady, zjawiska paranormalne, co tam chcecie. To, co dla Was wydaje się być straszne, takie powiązane typowo z klimatem halloweenowym. I oczywiście muszę Wam zaproponować tę książkę, o której mówię bardzo często, która idealnie... O, matko, spadła! Która idealnie wpasowuje się w ten klimat. I oczywiście jest to Lśnienie Stephena Kinga, czyli moja ukochana książka tego autora i moja ukochana książka ogólnie. Lśnienie to jeden z moich ulubionych tytułów. Również chciałabym zaproponować Wam w tym maratonie drugą część Lśnienia, czyli książkę zatytułowaną Doktor Sen. Ta książka wyszła na parę dekad po tej, więc są to naprawdę czasowo oddalone od siebie historie. Natomiast obie są zarówno dobre, ta jest znacznie bardziej treściwa, natomiast wydaje się być takim klockiem, płynie się przez nią bardzo szybko. I teraz chciałabym skierować się do osób, które czytały Lśnienie, ale nie są przekonane do najnowszej twórczości. O, co te książki mi lecą. Ale nie są przekonane co do najnowszej twórczości od Stephena Kinga, ponieważ faktycznie jakość niektórych książek dość spadła. Jakby Stephen King w pewnym momencie zaczął tam iść na ilość, nie na jakość. Natomiast chciałabym Was uspokoić, że ta książka, pomimo tego, że pochodzi z tej nowej fali twórczości Kinga, jest tak samo genialna jak Lśnienie. Także jeśli jeszcze nie znacie tych historii, ten maraton i ta kategoria to idealna okazja, aby sięgnąć po te tytuły. Kolejna propozycja w tej kategorii to książka, której nie czytałam, natomiast jest to książka, którą znam z filmów, jak zapewne 99% z Was. Jest to Omen. Ta książka powstała na podstawie scenariusza filmu, natomiast to jest wiecznie żywa historia. Te filmy są dość stare, a cały czas tak samo na czasie, tak samo popularne i 2 lata temu albo rok temu twórcy filmu postanowili zrobić książkę ze scenariusza. Jeszcze tej książki nie czytałam, kupiłam ją w zeszłym roku na targach książki, to jest wydawnictwo Vesper. Wydawnictwo Vesper genialnie wydaje książki, twarde oprawy, zakładeczki, żółty papier, genialnie.
Ale nie tę książkę chcę czytać podczas tego maratonu, ale książkę, która również pasowałaby do pierwszej kategorii, czyli swetra, czyli książki, która podpiera moje półki od naprawdę wielu lat i jest to książka Demonolodzy od... To nie jest książka napisana oczywiście przez Ed i Lorraine Warrenów, tylko przez Gerarda Brittle chyba. Jest to książka, która opisuje wydarzenia, tragiczne wydarzenia, o których mogliśmy usłyszeć w filmach, takich horrorach jak Conjuring 2, czyli Obecność 2, Annabelle i tak dalej, tam była takie małżeństwo, taka parka grana przez tych aktorów. Tak w ogóle ten aktor, nie wiem czy wiecie, ale on ma żonę Polkę, jest bardzo często w Polsce. Taki news ze śniadaniówki, dawno zasłyszany. I w tej książce opisane są te historie, jak to było naprawdę, ponieważ no Ed i Lorraine Warren to są prawdziwe postacie, prawdziwe małżeństwo. Wiem, że Ed chyba już nie żyje, została Lorraine. Oni kilkadziesiąt lat temu naprawdę zajmowali się egzorcyzmami, zwalczaniem duchów, zjaw, poltergeistów i tutaj jest opisana ich historia. I tę książkę już naprawdę zamierzam przeczytać od dawna i myślę, że ten maraton to idealna okazja, żeby w końcu się z nią rozprawić. A jak nie dam rady i będę się za bardzo bała, to wyrzucę przez okno albo podrzucę Karolinie. Wiem, że ona to już w ogóle nie przeżyje takich historii. Kolejna kategoria to Pumpkin Spice Latte, czyli tak, to ta kawka, którą kojarzycie z Starbucksa, na którą zawsze, co roku wszyscy się rzucają, wszyscy wychwalają, a ta kawa wcale nie jest taka dobra, to sam cukier, ludzie. W każdym razie na pewno wiecie, o który napój, bo kawą bym tego nie nazwała, chodzi ze Starbucksa. A jeśli chodzi o kategorię, to chodzi nam tutaj o książki, po które początkowo nawet chciałyśmy chwycić, byłyśmy nimi zainteresowane, ale był na nie taki hype, że się nie dało, że nie chciało się tego czytać przez to, że wszyscy o tym gadali. I to mam dla Was dwie propozycje. Tak naprawdę tutaj ta kategoria jest dla mnie najważniejsza, bo chcę Wam pokazać dwie książki, których na początku przez pewien czas bardzo długo nie przeczytałam właśnie przez sytuację przeze mnie przed chwilą opisaną, a kiedy już przeczytałam te książki, to okazało się, że to są jedne z moich ukochanych książek i o nich długo nie zapomnę. W pierwszej kolejności tytuł, o którym opowiadałam Wam w ostatnim miesiącu bardzo dużo, Siedmiu mężów Evelyn Hugo, czyli taki fikcyjny reportaż opowiadający historię hollywoodzkiej aktorki Evelyn Hugo, a następnie to, co chciałabym Wam pokazać, to The Hate You Give, czyli Nienawiść, którą dajesz, wydaną w Polsce przez Papierowy Księżyc. Tę książkę dzisiaj skończyłam, tutaj tak wetknięte z zakładka, ale tę książkę przeczytałam dzisiaj. Będę Wam o niej opowiadać na dniach w vlogu czytelniczym. To jest dla mnie genialna książka. Uwielbiam ją, jest wspaniała, cudowna, mądra, klimatyczna. Wiele się z niej nauczyłam, chcę więcej. Kupiłam sobie już drugą książkę od tej autorki i naprawdę mam nadzieję, że będzie równie dobra, ale naprawdę tę książkę, ja słyszałam o niej tysiące razy, gdzieś mi się przewijała. Na polskim booktubie, na zagranicznym booktubie, u wielu osób o niej słyszałam i zawsze po prostu uciekałam od tej książki, bo za dużo osób o niej gada. Natomiast kiedy w końcu zupełnie spontanicznie po nią chwyciłam, zupełnie spontanicznie, to totalnie się zakochałam. Trzecia książka, którą chciałabym pokazać Wam w ramach tej kategorii, to też książka, którą chcę przeczytać, mam nadzieję ją przeczytać. I to jest właśnie też książka, która miała ogromny hype i po prostu przez to, że wszyscy o tym gadali, to nie chciałam się tego czytać, ale na pewno nie ujmowałam tej książce i wydaje mi się, że ona będzie dobra, jest dobra, tylko po prostu wolałam sobie odczekać, aż cała gadanina zejdzie i chodzi tutaj o Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. No zobaczymy. Nic nie wiem o tej książce. Ten tytuł jest dla mnie bardzo enigmatyczny, ponieważ nie oglądałam żadnych recenzji, nie słuchałam niczyich opinii i nie wiem, o co chodzi z tymi śmierciami. Nie chcę wiedzieć, dowiem się jak przeczytam.
Możecie mi tylko napisać w komentarzach, czy czytaliście i czy Wam się podobały, czy ten hype jest sprawiedliwy, czy ta książka faktycznie jest taka dobra. Wiem, że jednym z patronów medialnych tej książki są bestsellerki, a dziewczynom bardzo ufam, dlatego no zobaczymy, jak to będzie. Mam ogromną nadzieję na coś dobrego. Ostatnia kategoria to lis, czyli książki, książka, w której ważną rolę odgrywają zwierzęta. Można to rozumieć bardzo szeroko. Można też czytać książkę, w której historia opowiedziana jest z perspektywy zwierzaków, zwierzaka. Może też to być książka, która na swojej okładce ma zwierzęta albo w tytule ma zwierzęta. Interpretacja zupełnie dowolna. Ja pokażę Wam dwie propozycje i trzecią pozycję jako mój wybór TBR-u. I ta kategoria to idealna okazja, aby mogła powiedzieć Wam o mojej ukochanej książce, o której mówiłam nie raz, czyli Cudouszek. Książka, historia opowiedziana z perspektywy pół lisa, pół człowieka, czyli naziemca. Naziemce to takie mieszance ludzi, zwierząt albo różnego gatunku zwierząt. Jest to historia ich świata. Jest tu pewna przygoda, trochę dreszczyku, przede wszystkim niesamowite, wspaniałe relacje między Cudouszkiem oraz jego przyjaciółką. Nie pamiętam jej imienia, ale był to ptaszek biegusek, który nie miał skrzydełek. Wspaniała historia, opowiadałam Wam o niej w lutym albo w marcu. Naprawdę książka przepięknie wydana, słuchajcie. Piękna oprawa, piękne ilustracje. Tę książkę podarowałam również Marcie w prezencie. Mam nadzieję, że przeczyta tę książkę właśnie w tej kategorii. I tyle. Myślę, że oczywiste było to, że pokażę Wam również w tej kategorii Kubusia Puchatka. Osoby, które są tu ze mną trochę dłużej i trochę mnie znają, wiedzą, że Kubuś Puchatek to jest moja specjalizacja i uważam, że jest to książka, która idealnie nadaje się do tej kategorii. I również od razu pokażę Wam książkę, którą ja będę czytała w ramach tego wyzwania, tej kategorii. Jest to książka, którą przywiozłam sobie 2 dni temu z Pragi. Tutaj mamy 4 historie, które są... To są najlepsze 4 historie z 2 części, nieważne, to jakoś nawet nie czytałam tego dokładnie, byłam skupiona na tym przepięknym wydaniu z obwolutą i pomimo tego, że znałam historię Kubusia Puchatka na wylot, to w ramach tej kategorii zrobię sobie prezent, przyjemność, coś tylko dla siebie i wrócę jeszcze raz do 100-milowego lasu. Okej, moi drodzy, jeśli chodzi o kategorie, propozycje i mój TBR, to... Skończyliśmy. Muszę Wam powiedzieć, że czuję, że mówiłam dzisiaj trochę tak bez ładu i składu, ale jest poniedziałek, dość późno wieczorem, jestem zmęczona, dopiero wróciłam z cudownych wakacji i trzeba było już wrócić do rzeczywistości i to jest kompletny, nawet nie wiem, co chcę powiedzieć, wariactwo totalne. O, w każdym razie opowiadałam Wam na początku jeszcze o pewnej niespodziance. Będzie konkurs, a może nie konkurs, ale wyzwanie i na pewno z góry muszę Wam powiedzieć, że żeby wziąć w nim udział, to trzeba mieć Instagram, musicie mieć konto na Instagramie, bo będzie to konkurs na książkowe przebranie. O co chodzi? Wybieracie sobie książkę, którą chcecie przeczytać, bądź którą już przeczytaliście. Ta książka może, ale nie musi, ale byłoby fajnie. Powinna reprezentować jedną z tych książkowych kategorii, którą przedstawiłam i przebieracie się w jakiś sposób swoim przebraniem, swoją charakteryzacją, swoim cosplayem przedstawiacie tę książkę, robicie zdjęcie, wstawiacie na Instagram, oznaczacie mnie, Karolinę, Martę, wstawiacie hashtag wakacyjny, Boże, wstawiacie hashtag jesienny maraton czytelniczy, my podczas trwania maratonu, czyli już mówię, od 8 października do ostatniego dnia listopada przyglądamy sobie te zdjęcia, później decydujemy i to Wy wybieracie książkę, którą chcecie, żebyśmy Wam wysłały od nas 3 jako prezent, jako nagroda. Więcej szczegółów na ten temat na pewno znajdziecie na moim Karolinie oraz Marty Instagramie. Tam będzie cały czas update, bo maraton rusza już dzisiaj. W momencie, kiedy widzicie ten film, czyli 8 października, maraton oficjalnie rusza. Obserwujcie nasze Instagramy, tam się na pewno będzie dużo działo, będą różne tablice, będą różne jakieś newsy itd., itd. Mam nadzieję, że podczas trwania tego maratonu uda się zrobić jakiś live, ponieważ Marta
będzie w Polsce z okazji Targów Książki w Krakowie i mam nadzieję, że uda nam się spotkać i urządzić live'a, podczas którego porozmawiamy sobie na temat naszych lektur, które wybrałyśmy do tego maratonu i wydaje mi się, moi drodzy, że powiedziałam Wam wszystko. Wszystkie informacje znajdziecie pod filmem. Tak jak mówiłam, jeśli chcecie być na bieżąco, to obserwujcie nas na Instagramach. Myślę, że mogę się już z Wami żegnać. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!